Siemano kolana, oj, dzieje się widzowie, dzieje się! Spójrzcie, co się wydarzyło w moim prywatnym domku. Mój prywatny domek, a tutaj w ogóle pozostałość z Halloween, więc to rozwalamy. Słuchajcie, patrzcie, to jest totalna masakra. Wszystko jest poniszczone, jak widzicie, nie ma kompletnie mojej podłogi. Tu wszędzie są jakieś porozwalane rzeczy. Masakra totalna. Ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze tabliczka w dodatku. I tą tabliczkę sobie za chwilę przeczytamy. Ale zanim to, chciałbym was poinformować, że na sklepie wojanshop.pl jest nowy kubek Wojana. Jak widzicie, jest cały nadrukowany. Tutaj jest mój piesek Pimpek Halinka. Pimpek daje mu kość, a tutaj jest świneczka Halinka i jej daje marcheweczkę. Taki mega pozytywny kubeczek. Normalnie, w te takie, wiecie, w te czasy, kiedy jest wszystko niepewne, korona świrus wariuje, tutaj możesz sobie wypić cieplutką herbatkę lub cieplutkie kakałko w tym właśnie kubeczku. Serio polecam, naprawdę jest fajny, więc zapraszam. Pierwsza linia w opisie wojanshop.pl. A teraz czytamy tabliczkę, co tutaj jest napisane, moi drodzy. Tutaj Palion, nienawidzę ciebie, jestem po stronie mojego brata On. I wiecie co? Tutaj już coś od samego początku mi tutaj nie gra w tej wiadomości. Od samego początku czuję, że tutaj coś jest nie tak. I wydaje mi się, że po prostu Parion został zmuszony, żeby napisać tą tabliczkę przez właśnie on. Parion jest na serwerze, więc zaraz sobie go poszukamy. Oczywiście na samym początku sprawdzimy u niego w bazie. Ja tutaj mam swoje rzeczy, wydaje mi się, że nic więcej nie muszę brać. Ale idziemy sprawdzić, co tam u niego. No i spytam się, co tutaj jest grane. Co on nagadał temu Parionowi, że on musiał to coś napisać. Więc idziemy to koniecznie sprawdzić. O, dzień dobry, Palionie. A, smaczna trawka. Jesz trawkę? O, ale piszna trawka. Dobra trawka. Dobra, nie, Palion, ej, teraz serio, serio. Dobra. Obudź się, przebudź się, Palion. O, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchaj. Ponieważ jest taka mała sytuacja, znalazłem w moim domku i teraz widzę, że czerwoną zbrojkę masz, ale chcę się upewnić z jedną rzeczą. Znalazłem w moim domku rozwaloną całą podłogę. Normalnie była rozwalona tak, że w Trimiga normalnie jej nie ma. Ja to zrobiłem. No i była tam tabliczka, no wiem, bo była tam tabliczka, że nienawidzę ciebie, jestem po stronie. Nienawidzę cię, Wojtek, no właśnie. No właśnie, i tutaj coś mi nie gra, bo to tak brzmi, jakbyś normalnie był zmuszony. I chciałem się spytać, mrugnij dwa razy, jeżeli on zmusił cię do napisania tej tabliczki. To były dwa mrugnięcia? No dobra, no to tak się domyśliłem, słuchaj. Tak się właśnie, mordeczko, domyśliłem. To są dwa mrugnięcia w moim przypadku. Okej, okay, nie musiałeś tego mówić, nie musiałeś, bo on może nas podsłuchiwać, nie musiałeś tego mówić. Tak powiem, żeby jakby, jeżeli on podsłuchuje, to tak powiem tylko: o, Palion, jak mogłeś to zrobić? O, ale jesteś najgorszy. Nienawidzę cię. No dobra, więc gitara się ma. Chodźmy w jakieś postronne miejsce, żebym mógł na ciebie bardziej nakrzyczeć. I tp. Nienawidzę Wojana, nienawidzę go. Ja nienawidzę Paliona, ale on jest, jak on mógł zrobić to, jak on mógł zniszczyć ten... Jak on mógł to zrobić? Okej, dobra. Ale on to jest debil, nie? No on to jest normalnie lamus totalny. No, nie wiemy, czy on nas podsłuchuje, ale jeżeli nas podsłuchuje, to on pewnie na 100% myśli. Dobrze, ja ci opowiem, co on mi powiedział wszystko. Dobra, opowiadaj, co on takiego zrobił. O, tutaj takie postronne miejsce. Dobra, chodzimy. Okej. Dobra, opowiadaj przy tej pochodni pięknej. Rzucę jeszcze steka. Okej, opowiadaj. Więc tak, to wszystko stało się... Nie, najpierw musisz wziąć ziemniaka, to wymiana. No. Tak. A, tak. Muszę trzymać tego steka. Nie, daj mi tego steka, szybko. Daj mi steka. No, ja cię kręcę, dobra. Dalej. Opowiadaj, co się wydarzyło, bo mnie to ciekawi nadzwyczajnie. Tak, był. Porozmawialiśmy, nie? No. Mówił tak. Czemu ciągle chodzisz z tym Wojanem? Czy ty już nie jesteś moim bratem? A ja mówię, nie. Ja ci udowodnię, bracie, że jesteś moim bratem. Mam sojusz. Co mam zrobić dla ciebie? No to on po pierwsze powiedział, znisz Wojanowi podłogę, coś tam, jakiś zabij zwierzątka. Znaczy, nie twoje, jeszcze nie twoje, tak. Dobra, udałem, że tego nie słyszałem. Opowiadaj dalej. No i ja muszę robić non stop rzeczy, dziennie, nawet jak go nie ma po prostu, jakieś złe na tobie, żeby mu udowodnić, że ja nie jestem z tobą, jako wiesz, tylko że mam z nim sojusz, wiesz o co chodzi. Słuchaj, także ja będę ja tobie wierzę, powiem ci nawet więcej, moim zdaniem powinieneś jak największy z nim sojusz utrzymywać, zwłaszcza teraz, kiedy chcemy go zniszczyć. No tak, bo chcemy go zniszczyć, no tak. Właśnie o to chodzi. Musimy wiedzieć wszystko, co on chce zrobić pierwszy. I powiedz mi,
Czy musiałeś zapłacić jakąś cenę tego, żeby on ci uwierzył, że jesteś po stronie jego? Czy musiałeś coś, nie wiem, coś mu powiedzieć, czy coś? Tak. Tak. Nie? Tak, no to co w końcu? Tak. Co? Bo ja nie, jednak nie powiem ci tego, nie. Jak to mi nie powiesz? No gościu, musimy razem działać, stary. Cokolwiek mu powiedziałeś, to nie... O co się zabijesz? On mi powiedział, że... Ja mu powiedziałem, że chcemy go zniszczyć. Powiedziałeś, że chcemy go zniszczyć? Tak, że masz plan już zniszczenia go. Ale ja powiedziałem mu, że nie znam do dokładnej daty. Ja bym powiedział, szybko się dowiedz, kiedy będzie tata. I będzie pytał. Dobra, słuchaj, nie jestem zły na ciebie, Palionie, nie jestem zły na ciebie. Musiałeś to zrobić, żeby wkupić się w jego łaski. I dobrze to zrobiłeś, bo... To będzie plan, słuchaj. Okej. Skoro on ci ufa, Planicja. Możemy zrobić coś w stylu, że powiesz mu błędną datę, kiedy go zniszczymy. O! I na przykład Dobra. Dnia nie tak, wiem. Tak, właśnie o to chodzi, no właśnie. Nie wiem. Błędna data, mówimy mu tak. Ten i ten dzień? Tak. Chcemy upiec kotleta schabowego. Tak. I wtedy już wszystko jest grane i on myśli, że chcemy go rozwalić, i on będzie uważał. I powiemy mu na przykład, że ten dzień, to i to miejsce, co nie? Już trenuję. Ja też muszę trenować. Wygląda na F5. Co zrobiłem? Co? Nie, postawiłem, widzisz? Taki silny jestem. Ja cię kręcę. Jestem potężny. No, weźmy z tej nory, bo śmierdzi to już, kurde, potem. Dobra, no, spociłem się trochę gadając normalnie, ale spoko. Dobra, no to plan jest taki. Słuchaj, ja też spróbuję wyłapać tego lamusa śmierdzącego. I jakoś go zagadam, że nie ufam Palionowi, że co on tobie zrobił, żeby się odczepił od ciebie i tak dalej. Tylko po to, słuchaj, żeby, wiesz, potem mu zrobić bo. A kuku, tak mu zrobię, a kuku, no więc... Nie, to raczej nie zabierz go, tak? A kto wie, może on, może boi się takiego dziecinnego nazywania go, na przykład, a kuku, Może ta słodycz go zniszczy. Tak, można to spróbować, dobra, ja to spróbuję, ale dobra, to w takim razie... Ja, wracamy na Wojanowice, ja wiadomo, jest wszystko już okej, wiesz, nie, za dużo nie gadamy, bo możliwe, że nas podsłuchuje. A ja mam się zmyć? Bo ty będziesz chciał z nim rozmawiać. Tak, to ty się zmyj, a ja będę po prostu na niego czekał, aż w końcu. Dobra, ja będę tam w cave'ie. Dobra, jest noc, on często w nocy przychodzi, jest noc. Najlepiej w ogóle wyjść z serwera, bo to może być podejrzane, więc... Dobra, jak coś to dzwoń, pisz na Facebooku, dobra. Jak się ten... Dobra. I wiesz. Dobra, leć już, bo już się noc staje. Pozdro. Trzymaj się, pozdro. Trzymaj się. No moi drodzy, teraz nam pozostało po prostu wrócić na Wojnowice i czekać na on. On powinien lada chwila być, ponieważ on bardzo często, kiedy jest noc, po prostu do nas przychodzi i odwala jakieś dziwne rzeczy. Już raz o tym wspominałem, że on często w nocy się pojawia i teraz, no jest na to szansa. Może nie stuprocentowa, ale jest. Ja będę czekał z cierpliwością na tego Onsron. No i zobaczymy, co się wydarzy. Moi drodzy, widzicie to na dole? On, tutaj patrzcie, on joined the game, widzicie? Jest na serwerze ten Sron Brom Brom on Sron, normalnie, więc idziemy teraz go szukać i będziemy do niego pisać, że co ty zrobiłeś z Palionem, czemu nie jesteśmy już kolegami z Palionem? No i wiecie, widziałem go tam. Dobra, napiszę do niego od razu, siema lamusie. Ej, co ty robisz, gościu, co ty odwalasz? Dobra, napiszę. Nie, tylko nie ty. Aha! On już ma mnie dość. Dobra, napiszę do niego. Co ty zrobiłeś z Palionem? Byliśmy razem przyjaciółmi. Co on napisał? Stań tutaj na tym czerwonym klocku. Co to jest za czerwony? Co on chce zrobić? Dobra, bałem się, że tam jest lawa, wiecie? Oh boy! No zostaw mnie! A co to jest za miejsce? Ja wiem, co to już za miejsce. Poznaję. Spadaj na drzewo, lamusie! Spadaj na drzewo! Co on odwala? No zostaw mnie! Dobra, nie dało rady. Napiszę do niego. Gadaj mi tu, śmierdzielu.
No co on od... Nie! On chce mnie wrzucić do bedroka! Uciekam stąd, ja cię kręcę, co to jest za miejsce w ogóle, gdzie jestem? Okej, ja już poznaję to miejsce, ja poznaję nawet... O, bo on się do mnie tepnął! Zostaw mnie! Karykaturo normalnie! Zostaw mnie! Dobra, uciekam z Wojanowic. Będę z nim gadał poza Wojanowicami. Nie. Napisałem mi, co tu robi zombiak? Muszę uratować Wojan... Okej, dobra. Uciekam, uciekam. Dobra, to dzisiaj nie porozmawiamy. No ale jak to nie No. No ale ty mnie podkopujesz. Normalnie. On napisał dzbanie na denty do mnie. Co? Ej, no co tu robi kolejny śmierdziel? Okej. Palion jest mój, napisał. Jak to twój? Jak? No jak to twój? Jak? Jak? Ale to jest normalnie lamus. Czekaj, gdzie on poszedł? Nienawidzi cię, napisał. Dobra, ja oczywiście napiszę. Napiszę, o nie! Jak mogłeś to zrobić? O nie, XD prawie dał. Patrzcie, on pisze, haha, dobrze ci tak. On się nabiera na to. Proszę, pozwól wrócić mojemu przyjacielowi. Ja chcę znowu się z nim kolegować. On napisał nie. Ale jesteś naiwny on. Ale on jest naiwny. Ty, śmierdzielu, jesteś naiwny. Jeśli Palion się z tobą zakoleguje, zginie jak matruner. Co? Oh boy, ej, to akurat jest grube. Muszę z tym, o tym porozmawiać z Palionem. Żeby się nie wydać w ogóle. Czyli do czasu, dopóki nie rozwalimy on, musimy ukrywać naszą przyjaźń. Dobra, napiszę mu. Ale ja chcę się z nim kolegować. Chodź tutaj, napisał. A co tam jest? No nie! Nie. Pal gumę. I co mały śmierdzielu on? Co tam mały śmierdzielu on? Ty co on odwala? Co on tutaj odwala? Co on robi? Co on odwala? O nie, nie mogę tego zniszczyć. Co jest? O nie, zabudował mnie! Ratunku! Ratunku, uciekłem! Elo! Ale jest totalnym lamusem ten on! Nawet nie potrafi mnie zamknąć! A... Oh boy! Jest! Znowu mu uciekłem! Totalny lamus! Totalny lamus! Szybko, uciekaj stąd! Nie! No i zamknął mnie! Jak miałem teraz tutaj... Jak ja mam teraz stąd wyjść, no? No i co? On się też nie wydostał. No nie! No i co ty zrobiłeś? Dobra, napiszę O! Wiem, co napiszę. Dobra. Sam tego chciałeś. Koniec przyjaźni z Palion. Koniec. On napisał elo. Lamusie. Co za lamus, kurczę, szkoda, że perełki nie mam. Ach, szkoda, że... Ej! Ha! Dobra, mam 200 IQ. Proszę, nie zostawiaj mnie tak. Chociaż okno mi zostaw. I tak nie ucieknę. Ha! Mam plan, jak uciec, ludzie. Więc ten lamus mi nic nie zrobi. Okej. Nara napisał. O lol, on mnie tutaj zawodował. Zostaw to. Okej. Pa, ucieka! Dobra. Słuchajcie, ale ja mam milion IQ. Więc czekaj, on jest cały czas na serwerze. Napiszę do niego jeszcze tylko, żeby był w 100% przekonany. To koniec mój i Paliona. Skoro Palion wybrał ciebie, to nasza przyjaźń się kończy.
ale go owinę wokół palca. A teraz patrzcie na to, co zrobię. Normalnie się stąd wydostanę. Dobra. Oby to wyszło, ludzie, proszę, oby to wyszło. Ja nie jestem pewien, czy to wyjdzie, słuchajcie, to nie jest pewne. Dobra, uwaga, cyk. Łódeczka. Cyk, on napisał: my się nie przyjaźnimy. A, ale ja napiszę: ale chodzi mi o przyjaźń moją i paliona. Głupku. A! Ale mu napisałem. Dobra. O nie? Dobra, to muszę wziąć, okej. Czy ja to mogę postawić? Proszę, to jest moja jedyna nadzieja. Postawienie tej łódki. Tej łódki. Okej, czy ja mogę ją postawić? Czekaj. Może ona tak musi być postawiona, czekaj. Totalny lamus został rozwalony. Dobra, ja tu teraz zostanę, żeby nie było, że uciekłem. Ale go wycykałem! Ale go wycykałem, tego śmierdziela! Uciekłem stąd! Wojtek, 200 IQ! Wojtek, 1 IQ! Dobra. Gitara. On 1 IQ, Wojtek 200 IQ. Dobra. Nigdy się stąd nie wydostanę, więc wychodzę z tego serwera. Ej, on mnie tepnął do siebie? Ej, myślałem, że go owinę wokół palca. Gdzie on mnie dał? Ej, ja wiem, co to jest za miejsce. Ja wiem, co to jest za miejsce, poznaję to. Oh boy! To jest więzienie na górze. To więzienie tutaj. Oddawaj kilo. Spadam stąd, dobra, wychodzę z serwera, ludzie. I normalnie go zostawiam z takim czymś. Nara. Ale go wycykałem, moi drodzy. Owijamy go wokół palca jak chcemy. Więc kozacko, słuchajcie, moi drodzy. Zostawiajcie opeczki w górę, subskrybujcie. Póki co jest naprawdę bardzo dobrze, ponieważ coraz bardziej jesteśmy silniejsi od on. Trzymamy go już w garści. On myśli, że ja po pierwsze nie lubię paliona, a po drugie uważa, że palion ma sojusz z on. A tak naprawdę nie jest. Plus, no widzicie, teraz go jeszcze wycykałem, więc no dzieje się na maksa. Subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl. Kubeczki, kubeczki. Polecam, kubeczki Wojana, poleca Wojan, naprawdę mega fajne. Naprawdę są kozackie, słuchajcie, tutaj jest trawa. To jest zielone, wycinam to green screen, ale tutaj jest trawa, to są drzewka. Na wojanshop.pl macie całe wszystko dostępne, więc wbijajcie, pierwsza linia w opisie i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Puh.